Według zapewnień rzecznika Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie i na DK 91 i DK 46 prace wykonane są już w 90%. To jest zaawansowanie zgodne z rzeczywistością. Zaangażowanie na budowie też jest zgodne z rzeczywistością. Jest tam ruch, dzieje się w różnych miejscach oczywiście i o różnym natężeniu, w różnych lokalizacjach, ale cały czas te prace postępują. Mieliśmy taki pomysł i chęć, żeby po wykonaniu naszych prac oddać być może wcześniej do użytku ten nowy odcinek drogi krajowej 46, ale tam nie tylko my wykonywaliśmy swoje prace, bo robiły je też służby kolejowe, które miały swój harmonogram prac, chociażby przy Zacieszańskiej, no i na to już wpływu nie mieliśmy, a trudno jest oddać drogę bez przejazdu kolejowego czynnego. Kiedy zatem zostaną otwarte, wyremontowane odcinki dróg? Końcem listopada powinny rozpocząć się odbiory techniczne, więc należy spodziewać się, że grudzień to jest ten czas, kiedy już pojedziemy po nowemu główną przejazdową i obejście ulicy Świętej Barbary. Troszkę później, ale też do końca roku przejezdna będzie droga krajowa 91 ze skrzyżowaniami, więc nic się pod tym względem nie zmieniło. Trwa walka z czasem, bo nie ma co tutaj ukrywać, że nie da się tego przesunąć, ale wykonawcy wiedzą, że każdy dzień zwłoki to jest gra na ich niekorzyść i straty finansowe wynikające z koniecznych dodatkowych kosztów umownych, ale my też chcemy wywiązać się z tego zobowiązania, które daliśmy mieszkańcom, że było trudno, ale koniec roku 2023 to jest ten czas, kiedy już będzie lepiej i tego się trzymamy.